Przez Zdzieszulice Górne biegnie droga. Jak widać, nawet dość szeroka. Bez trudu mieszczą się na niej dwa samochody. Niestety, o ile zmotoryzowani nie mają kłopotu ze sprawnym przejazdem, to budując jezdnię, zdecydowanie zapomniano o pieszych. Taka sytuacja trwa od wielu lat, ale mieszkańcy mają już dość oczekiwania na chodnik, który pozwoli na bezpieczne przemieszczanie się. Przejść spokojnie przez Zdzieszulice nie jest łatwo. Bardzo ciężko, ponieważ jest bardzo duży ruch samochodów. Jeśli dzieci wyjdą z autobusu ze szkoły, to muszą iść po trawie, po poboczu, a rowerami to absolutnie. Normalnie taki jest duży ipęd, jak jedzie ciężarowy, ponieważ teraz jest mniejszy troszkę ruch zimą, ale latem to jest coś okropnego, dlatego że tu wożą żwir do mas bitumicznych i osobowych bardzo dużo i przybywa coraz więcej mieszkańców, dzieci i strach chodzić z dziećmi w ogóle po ulicy. Podobną sytuację mamy w Kurnosie, na drodze łączącej Chabielice z Nowym Światem. Tam również przydałoby się zbudować około 900 metrów chodnika. Choć obie drogi biegną przez teren gminy Bełchatów, to należą do powiatu. To na starostwie powiatowym, więc spoczywa obowiązek budowy ciągu pieszego dla mieszkańców. Z pomocą wystąpił wójt gminy Bełchatów, który deklaruje, że gmina pokryje aż połowę kosztów tej inwestycji. Z taką propozycją wójt Kamil Ładziak wystąpił pisemnie w połowie stycznia i ma nadzieję, że starosta z pomocy skorzysta. Liczę na odpowiedź pozytywną, że uda się w starostwie wyasygnować środki jeszcze na te dwie inwestycje, bo chciałem przypomnieć, że dwie inwestycje, które na ten rok chcemy realizować z powiatem, to jest przebudowa drogi do Biecin-Postękalice oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Dobrzelów do miejscowości Zawady. Tam jest ten łącznik, tam jest droga powiatowa, bardzo duży ruch, bardzo dużo domów, praktycznie dom przy domu stoi i był tam też swego czasu śmiertelny wypadek i ten chodnik, ten ciąg pieszo-rowerowy jest tam po prostu bardzo, bardzo potrzebny. A poza tym no, chcemy jeszcze te dwie inwestycje, czyli Zdzieszulice Górne i Kurnos. Jeżeli tylko starostwo znajdzie środki, my jako gmina jesteśmy gotowi wesprzeć te inwestycje wkładem 50% i to deklarujemy. Propozycja wójta gminy Bełchatów poparta jest petycją mieszkańców Zdzieszulic, którzy o chodnik proszą już od dawna. Chociaż z jednej strony, to by na pewno było i ułatwienie dla kierowców, którzy wiadomo też muszą uważać na pieszych i oczywiście dla nas, bo byśmy sobie chodzili, można powiedzieć, spokojnie i na pewno bezpiecznie. To jest dużo, dużo naprawdę by nam tutaj pomogło. To nie jedzie, że to jedzie 50, że to jest teren zabudowany, bo po prostu mknie tyle, ile mu się da, czy 120, czy 100, no po prostu jest strach. A rowerem to absolutnie. Syn kiedyś przyjechał i mam syna z pierwszą grupą, to po prostu mówi, nie patrzył, jechał, że syn do rowu wpadł z rowerem. Niestety oczekiwania mieszkańców studzi starosta Szczepan Chrzęst. Powiat nie planował budowy chodnika w Zdzieszulicach. Trudno będzie znaleźć na to pieniądze, bo budżet został już ustalony. W budżecie powiatu na ten rok, na dzień dzisiejszy, do chwili obecnej, jest zapisana jedna inwestycja. Mam na myśli inwestycje w kierunku tutaj do Biecina. I nie ukrywam, że jesteśmy w fazie ogłoszenia, może już, bo rozmawiałem z dyrektorem PZD, przetargu. Więc chodzi o jakby o poszerzenie drogi wraz z tym ciągiem pieszo-rowerowym, przynajmniej do wysokości zjazdu do szkoły podstawowej w Dobiecinie. Natomiast druga, ja wiem, że w budżecie gminy Bełchatów jest zapisany także ciąg pieszo-rowerowy, powiedzmy sobie w cudzysłowie, między Zawadami Dobrzelowym. Nie ukrywam, ja liczę także na takie bezpieczeństwo. Natomiast no, moim zdaniem wcześniej winna nastąpić przebudowa ulicy Pabianickiej, żebyśmy wszyscy wiedzieli, na czym stoimy. Rzeczywiście władze gminy Bełchatów chcą w pierwszej kolejności przebudować we współpracy ze starostwem drogi powiatowe Bełchatów-Bogdanów i Zawady Dobrzelów. Niestety, jak słyszeliśmy, starosta skupił się tylko na jednej z nich. Współpraca przy kolejnych dwóch projektach, a więc budowie chodnika w Zdzieszulicach i Kurnosie, zdaniem Szczepana Chrzęsta jest możliwa, ale wymaga czasu. To ja nie ukrywam, sam byłem zainteresowany, żeby to po przebudowaniu skrzyżowania w Kurnosie przynajmniej albo w jedną, albo w drugą stronę wspólnie z gminą Bełchatów iść. I tutaj moim zdaniem na pewno poszerzenie tej drogi, zabezpieczenie pieszych, szczególnie dzieci między jednym a drugim Kurnosem by dało duże znaczenie. I na pewno będziemy to brali pod uwagę. Na spotkaniu ostatnim właśnie szefami gmin, które się odbyło na początku chyba stycznia, żeśmy omówili te sprawy i poruszyłem jeszcze jedno, że chciałbym się spotkać z szefami gmin, gdzie
koniec zimy, początek wiosny, jak będzie wiadomo, co jest może z nadwyżkami budżetowymi, żeby wspólne te interesy rozwiązywać. Panie starosto, trzymamy za słowo i będziemy z nadzieją oczekiwać na wspólne inwestycje gminy i powiatu. W tym roku liczymy nie na jeden czy dwa, ale przynajmniej cztery projekty. Przebudowę dróg powiatowych Bełchatów-Bogdanów, Zawady-Dobrzelów oraz budowę chodników w Zdzierzulicach i w Kurnosie.